Identyfikator podmiotu SCP-4812. Klasa podmiotu. Szczegóły poniżej. Zawiadomienie w sprawie desygnacji. Ze względu na wyjątkowy charakter obiektów SCP-4812-SE oraz związek z K, do oznaczenia trzech elementów jako grupy służy oznaczenie pojedynczego obiektu. Każda z nich uważana jest jednak za własną anomalię i jest opisywana w tym pliku jako takowa. Zawiadomienie w sprawie klasyfikacji. Ze względu na unikalną naturę SCP-4812-S, E i K, każdej jednostce przypisano indywidualną klasę. SCP-4812-S – bezpieczne. SCP-4812-E – Euclid. SCP-4812-K – Kitter. Zobacz dodatek 4812-4. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-4812-S jest zabezpieczony w miejscu odkrycia. Wejście do jaskini zawierającej SCP-4812-S powinno być zapieczętowane trzema śluzami krypty maksymalnego bezpieczeństwa. Wejście na teren przechowalni SCP-4812-S jest zabronione osobom bez odpowiednich danych uwierzytelniających. W żadnym wypadku SCP-4812-S nie może być wystawione na działanie jakiejkolwiek ilości światła. SCP-4812-S może wchodzić w interakcję tylko z członkami w pełni niewidomej mobilnej formacji operacyjnej Vestus 12 Northern Star. W żadnym wypadku SCP-4812-S nie może być wystawiony na działanie SCP-4812-E lub SCP-4812-K. SCP-4812-E znajduje się w kontrolowanej termicznie krypcie w strefie 80. Ze względu na charakter anomalnych możliwości SCP-4812-E, jego komora przechowawcza musi być utrzymywana w stałej temperaturze 1400 stopni Celsjusza. Sam SCP-4812-E ma być zabezpieczony w zbiorniku stopionego żelaza. Bezpośrednia konserwacja przechowalni SCP-4812-E musi odbywać się poza celą z powodu intensywnego ciepła wewnątrz. Specjalne drony, wyposażone w zewnętrzne powierzchnie hafnowo-węglikowe, mają być używane do konserwacji wnętrza celi przechowawczej SCP-4812-E. Spadek temperatury wewnętrznej o więcej niż 50 stopni Celsjusza należy uznać za przełamanie zabezpieczeń. W żadnym wypadku SCP-4812-E nie może być wystawione na działanie SCP-4812-S ani SCP-4812-K. SCP-4812-K jest obecnie niezabezpieczony. Ze względu na lokalizację i naturę SCP-4812-K jest mało prawdopodobnym, by jego istnienie wyszło na jaw, jednak należy zachować ostrożność celem upewnienia się, że wszystkie informacje odnoszące się do tego bytu są cenzurowane. Zasoby bezpieczeństwa informacyjnego Fundacji mają monitorować ruch w sieci pod kątem wszelkich obrazów, tekstów lub nagrań SCP-4812-K. Konieczne są dalsze badania nad naturą SCP-4812-K, aby zapobiec dodatkowej ekspozycji, jeśli jednostka ponownie pojawi się na Ziemi. W żadnym wypadku SCP-4812-K nie może być wystawione na działanie SCP-4812-S i SCP-4812-E. Opis. SCP-4812 jest grupowym oznaczeniem trzech jednostek anomalnych SCP-4812-S, E i K oraz serii odzyskanych dokumentów SCP-4812-1, które je opisują. SCP-4812-S to duży, amorficzny byt zlokalizowany w podziemnej jaskini niedaleko Ailes we Francji. SCP-4812-S jest przymocowany do ścian jaskini dużą ilością długich, pokrytych lepką substancją wypustek, które wychodzą z głównej masy podmiotu. Podobne dodatki obejmują całe ciało SCP-4812-S,
choć większość jest zwinięta i podciągnięta do centralnej masy. Karta z wypustek, tak jak całe ciało SCP-4812-S, pokryta jest cienkimi, hydrofobowymi włosami. SCP-4812-S stanowi zagrożenie poznawcze klasy 13. Każda żywa istota, która postrzega SCP-4812-S wizualnie, doświadczy gwałtownej reakcji biologicznej, która zawsze jest śmiertelna. Bezpośrednia percepcja wzrokowa SCP-4812-S jest podobna do wystawienia oczu, mózgu i układu nerwowego na działanie ekstremalnie żrącego kwasu. Efekt działania SCP-4812-S jest natychmiastowy i nie można go uniknąć po ekspozycji. Ofiary doświadczają silnego bólu, krwawienia przez skórę i otwory, paraliżu, duszności i ostatecznie śmierci. Efekt utrzymuje się we wszystkich mediach wizualnych. Obrazy i nagrania wideo SCP-4812 będą miały ten sam skutek, choć będzie on mniej gwałtowny i brutalny. Ze względu na naturę SCP-4812-S nie wiadomo, jaki jest prawdziwy wygląd podmiotu. Osoby wchodzące w interakcję z SCP-4812-S muszą dokonywać jej w całkowitej ciemności i nosić hermetyczne kombinezony, ponieważ nawet minuta i niezauważalna ilość światła naturalnie emitowanego przez ludzi wystarcza, aby wywołać efekt SCP-4812-S. Nie wiadomo, jak światło oddziałuje z powierzchnią SCP-4812-S, ponieważ każda osoba oglądająca go przez dowolny okres czasu zmarła. Włosy na ciele SCP-4812-S po ogoleniu i wystawieniu na działanie światła również tworzą podobny, choć osłabiony efekt do głównej masy obiektu. Ekspozycja na włosy pod wpływem światła zazwyczaj powoduje ciężkie nudności, halucynacje oraz obrzęk oczu i mózgu. Chociaż objawy te niekoniecznie są śmiertelne, jeśli narażenie jest ograniczone, a testerowi udzielona jest natychmiastowa pomoc medyczna, ekspozycja nadal jest niezwykle niebezpieczna i prawie zawsze skutkuje śmiercią. Zdolność SCP-4812-S jest ograniczona przez ciemność, ponieważ ludzie są w stanie wejść w interakcję z bytem, kiedy nie mogą postrzegać go wizualnie. Poza ekstremalnym, anomalnym zagrożeniem poznawczym, SCP-4812-S jest nieruchomy i nie wydaje się reagować na dotyk lub hałas. Ciało SCP-4812-S składa się z materii organicznej, choć analiza spektralna nie była możliwa ze względu na anomalny charakter SCP-4812-S. Uważa się, że wyrostki SCP-4812-S przypominające pnącza rozciągają się głęboko pod ziemią wokół jaskini, w której byt jest zabezpieczony, chociaż właściwa analiza tej teorii stwarzała pewne trudności. Ciało SCP-4812-S składa się z materii organicznej, chociaż analiza spektralna nie była możliwa ze względu na anomalny charakter SCP-4812-S. SCP-4812-E to duży humanoid, 12 metrów wysokości, składający się głównie z platyny, ze śladami wolframu i innych związków metalicznych. Wygląd SCP-4812-E nosi cechy szkieletu, ale w przechowalni jest to niewidoczne ze względu na wpływ wysokiej temperatury na jego metalowy korpus. SCP-4812-E to prawie idealny radiator. Temperatura jego ciała, gdy nie jest zmiana przez czynniki zewnętrzne, utrzymuje stałą temperaturę 31 miliardowych stopni Kelwina. SCP-4812-E nie doświadcza wymiany cieplnej. Zamiast działać w sposób, który ostatecznie osiągnie równowagę termiczną, SCP-4812-E oddaje energię ze stratą netto do otoczenia. Występuje to z niezwykle wysoką prędkością. SCP-4812-E jest w stanie zredukować temperaturę pomieszczenia przechowawczego o wymiarach 10 na 10 na 10 metrów o temperaturze pokojowej do niemal zera absolutnego w 16 sekund. Dzięki temu SCP-4812-E jest stale otoczony nieprzeźroczystym polem zamarzniętego powietrza i wody, a jego prawdziwy wygląd jest niemożliwy do zobaczenia, o ile podmiot nie zostanie wystawiony na działanie wysokiej temperatury.
wystawienie na SCP-4812-E praktycznie zawsze jest śmiertelne. Osoby narażone na działanie SCP-4812-E zawsze umierają w ciągu kilku sekund, gdy temperatura otaczającego ich powietrza gwałtownie spada, a woda w ich ciałach zamarza. Nawet silnie izolowane kombinezony ochronne pozwalają użytkownikowi na krótką chwilę ochrony przed skutkami ekspozycji. Efekt SCP-4812-E może zostać jednak złagodzony przez wystawienie na ekstremalne ciepło. Chociaż efekt SCP-4812-E jest błyskawiczny w niezabezpieczonym stanie, przy ekspozycji na ekstremalnie wysokie temperatury, anomalia SCP-4812-E znacznie się osłabia. Spowodowało to, że SCP-4812-E jest możliwy do zabezpieczenia, jeżeli stale jest poddawany działaniu ekstremalnie wysokich temperatur. SCP-4812-K to masywny, srebrny, skrzydlaty insektoid noszący podobieństwo do chrząszczy z rodziny jelonków i skorpionów. SCP-4812-K ma w przybliżeniu 180 metrów długości, 6 kończyn, dwie przednie z nich przechodzą w długie szczypce i długi, segmentowany ogon zakończony spiczastym, ząbkowanym kolcem. Zamiast owadziego otworu gębowego i oczu, SCP-4812-K posiada twarz człowieka nie większą niż twarz typowego mężczyzny. SCP-4812-K ma cztery skrzydła wychodzące z tyłu, a jego ciało pokryte jest grubą, odbijającą światło biologiczną chityną. SCP-4812-K spędza znaczną część czasu w górnej stratosferze, gdzie rzadko porusza się w jakikolwiek zauważalny sposób, z wyłączeniem machania skrzydłami, celem utrzymania wysokości. Istnienie SCP-4812-K nie zostało zauważone do czasu odkrycia SCP-4812-1 z powodu dużych trudności z dostrzeżeniem SCP-4812-K i jego wysokiej prędkości podczas przemieszczania się. SCP-4812-K nie reaguje na próby komunikowania się z nim i atakuje pojazdy, które zbliżą się zbyt blisko, na odległość około 700 metrów. Podjęto kilka prób zabezpieczenia SCP-4812-K w celu przeniesienia go do przechowalni. Wszystkie podejścia zakończyły się jednak niepowodzeniem. Odrzutowce i zdalne drony szturmowe były w stanie dotrzymać kroku obiektowi, ale są łatwo uszkadzalne przez siłę fizyczną i rozmiar podmiotu. Ponadto żadna broń użyta do tej pory przeciw SCP-4812-K nie była w stanie uszkodzić go w żaden widoczny sposób. Wręcz przeciwnie, wszystko co uderza w byt pozornie odbija się z tą samą kinetyczną siłą co przy uderzeniu, co doprowadziło badaczy do przekonania, że SCP-4812-K niemal idealnie zwraca otrzymaną energię. Dodatek 4812-1. Zawartość SCP-4812-1. SCP-4812-1 to seria dokumentów i artefaktów odzyskanych z kolekcji anomalnych przedmiotów, które przed śmiercią posiadał holenderski kolekcjoner Marcus de Ves. Ta kolekcja o nazwie Zbiór Conningtona zawiera następujące elementy. 6 monet o różnych kształtach i rozmiarach, z których żadna nie odpowiada żadnemu znanemu nominałowi waluty. 5 zwojów papirusu pochodzenia egipskiego, które wydają się być starożytnymi mapami gwiazd. Analiza tych map wskazuje, że na marginesach zapisano kiedyś notatki, jednak wyblakły i nie można już ich odczytać. 3 duże tomy oprawione owiniętą skórą drewno, spisane po niemiecku, pełne tego, co wydaje się być archaicznymi współrzędnymi. Jedna z książek opisuje również zmiany temperatury. Te książki były najprawdopodobniej pisane na przestrzeni wielu lat. Mosiężna luneta z pękniętą, kryształową soczewką. Brakuje jednego kawałka pękniętej soczewki. Patrząc przez lunetę, wewnątrz widać kilka małych, ozdobnych mechanizmów. Wydaje się jednak, że zostały one uszkodzone w przeszłości i nie są już funkcjonalne. Gruby worek jutowy, zawierający co najmniej 3 kolejne worki jutowe z gęstą, galaretowatą masą w środku. Patrzenie na ten worek powoduje, że pacjenci czują się chorzy i cierpią na lekkie pieczenie za oczami. Para okularów z żelaznymi ramkami i solidnymi soczewkami z żelaza. Jedna z soczewek jest uszkodzona. W przypadku noszenia przez ludzi,
przez żelazne soczewki widać niewielki blask bijący z worka jutowego. Cienki diadem ze złota i platyny. Posiada 3 odnogi rozmieszczone wokół całego pierścienia, z których 2 wydają się być zerwane w pobliżu podstawy. 3. zawiera małą, szklaną kulę, która jest ciepła w dotyku. Pamiętnik napisany przez Winstona J. Conningtona. Zawiera opisy 3 jednostek SCP-4812 i osobiste badania samego doktora Conningtona. Z 3 tomów zawierających współrzędne, 2 posiada krótką sekcję napisaną po włosku przez prawdopodobnie innego autora niż reszta tomu. 2 tom jest uważany za jedyny, który ma jednego autora. Początek sekcji stanowi listę nazw i dat z ortodoksyjnym systemem datowania. Wiele dat jest zapisanych innym numerem obok roku, np. 1343-89, wymienionym obok imienia Thornold Zire. Po liście imion pojawia się sekcja, w której wydaje się, że autor wymienia notatki do uwzględnienia w dłuższej sekcji, która pojawia się później. Oto przetłumaczony tekst dłuższej sekcji. Ze wszystkich tych starych królestw i imperiów, które nazwy zostały utracone na skutek upływu czasu lub okrutnych mechanizmów ich wrogów, być może żaden nie jest większy, ani o żadnym nie mówi się z większym szacunkiem niż o wielkim domu Apoliona, niebiańskich królach starej Europy. Mówi się, że pierwszy z tych wielkich królów, Harjan von Apolion I, pochodził z krwi króla karmazynowych niebios, często nazywanego Asem, pierwszym człowiekiem. Legendarnej postaci w pismach 3 arcymistrzów dwora króla Ryszarda Lwie Serce. Niebo... Tekst urywa się nagle. Jego kontynuacja znajduje się w następnym akapicie. Na końcu tej linijki znajduje się znak sugerujący zanotowanie do rewizji. Mówi się, że królowie niebios rządzili starą Europą od 100 pokoleń. Chociaż stanęli w obliczu sprzeciwu ze strony Daewa na wschodzie i wiernych żelaznemu bogu na południu, ich królestwo nigdy nie zachwiało się, a podboje były owocne. To właśnie podbici wrogowie domu Apoliona nazwali króla Idusa von Apoliona I niebiańskim królem, ponieważ powiedziano, że jego zasięg przekroczył granice ziemi i sięgnął niebios. Jednakże z czasem przyszło też poczucie bezpieczeństwa. W 89 roku ich panowania powiedziano, że niebiański król Sarus von Apolion VIII znudził się panowaniem i zażądał podboju innego, większego królestwa poza ich własnym. W swej arogancji spojrzał poza ziemię człowieka, w stronę morza, gdzie podobno mieszkał prosty lud. Niebiański król wsiadł na swój statek i z największą armią, jaką kiedykolwiek stanowiono, z furią przemierzył falę w kierunku kontynentu na zachodzie. Prosty lud, pochłonięty własnym konfliktem z wyłaniającą się potęgą dzieci księżyca z ich południa, nie spodziewał się przybycia Apoliona, który pożarł ich w przeciągu 2 tygodni. Ich ludzie zostali rozproszeni, a ich szlachta rozebrana i okaleczona, zgodnie z obyczajami zdobywców. Jedyna osoba, która przeżyła te akty okrucieństwa, wróża księżniczka, została sprowadzona w żelaznych łańcuchach za morze, by doznać dalszych okropności. Księżniczka nie miała jednak zamiaru przybyć na odległe brzegi starej Europy. Gdy flota króla minęła wielkie oko morza, rzuciła niegodziwe i dzikie zaklęcie na dom Apoliona, a w szczególności na niebiańskiego króla. Gdy nadeszła burza, która sprowadziła wielu ludzi i statek na dno morza, księżniczka modliła się do starego i bezimiennego boga o zemstę na jej porywaczach. Legenda mówi, że żelazne łańcuchy księżniczki zapaliły się i spaliły okręt flagowy króla na żurzel, a sam Sarus VIII został wciągnięty w głąb przez te same łańcuchy, gdy próbował wyrzucić je za burtę. Flota jednak powróciła na starą Europę, gdy młody Sarus von Apolion IX rządził królestwem swojego ojca. Jako kara za klątwę, którą księżniczka rzuciła na jego ojca, Sarus IX wrzucił księżniczkę do lochu głęboko pod ziemią i zakopał go, pozostawiając ją, aby zgniła w wiecznej ciemności. Następnie jako bastion przeciwko mrocznej magii prostego ludu, którą przez podbój ojciec mógł sprowadzić na jego dom, Sarus IX wyznaczył 4 wielkich rycerzy, by bronili jego królestwa. Byli to Lahaer Zajadły, Lancelot Przebiegły, Hektor Krzepki i Ogier Pobożny. Ale księżniczka...
tekst kończy się tutaj. Nie odkryto dotychczas żadnej dodatkowej kontynuacji tej narracji. Podczas gdy wiele pozostałych elementów jest ogólnie mało znaczących, szczególnie interesujący dla naukowców jest pamiętnik doktora Conningtona. Większość tekstów w pamiętniku jest napisana przy użyciu szyfru z bardzo małą liczbą sekcji, zazwyczaj małych notatek, które nie są istotne dla reszty tekstu, w języku niemieckim. Przetłumaczono kilka krótkich sekcji, ponieważ część szyfrów wpisana jest do jednego z większych tomów. Oto ich przetłumaczony tekst. Archiwista tego wielkiego domu nazwał pierwsze z wielkich przekleństw w szóstych rozdziałach panowania króla Sarusa von Apoliona IX, gdzie pisał: przepełniony smutkiem był niebiański król Apolion, kiedy głos wroga pod ziemią przemówił do dusz jego rycerzy i wypędził każdego z nich. Długa noc osiadła nad jego królestwem, a zimowe wiatry przyszły ze wschodu, ale Hektor nie odpowiedział. Spod odległej ciemności przybył Winuwinex, którego nazwał plugawym restryktorem, pierwszym z wielkich przekleństw. Winuwinex zarzucił zimną dłoń na jedyną córkę króla, a w swojej młodości i słabości umarła. Król wziął ze sobą bezbożną lancę i zaszedł do Winuwinexa. I nie mając niczego prócz mamuciej skóry między nim a nieskończonym zimnem, wbił tę świętą włócznię w Winuwinexa i wepchnął go w płonące serce ziemi. Mapy gwiazd irytowały mnie, ale śledząc je po niebie i podążając za ruchem gwiazdy, której nie można zobaczyć, na moment ujrzałem twarz tego, którego Le Hayer nazwał plugawym nieugiętym. Tekst tego nie nazywa, ale Daewa na wschodzie posiadają nazwę tej gwiazdy, którą nazwali Lameneland, czyli król wielu twarzy. Trzy opisy oratora magistra króla Daewa opisują Lamenelanta, plugawego nieugiętego, w języku wielkiego domu, ukazując się jakby z przestrzeni poza przestrzeniami, do ruiny królestwa. Pisze on następująco. Spoiwa krwi podpisały puste pakty z pustymi bogami, przeciwko pustemu Lamenelantowi i zostały ścięte. Śpiewający piosenek mieli swe głosy wyciągnięte z gardeł, a legendy ich armii zmierzchu jako pierwsze połamały swe włóczy na skórze Lamenelanta, a potem swe ciała. A kiedy zostali starci w proch pod brzęczącymi krokami plugawego nieugiętego, zabrał ich twarze i wrócił do nieba. Warto zauważyć, że autor czasem pisze imię Lancelot, gdy wydawało się, że bardziej odpowiedni byłby Lameneland. Może to być błąd lub błędne tłumaczenie. Ostatnie z przekleństw, które ciążyło na zagładzie domu Apoliona, nie miało żadnego opisu w tekście, za wyjątkiem czarnej smugi. To był król horrorów, plugawa ciemność. Ten, który gnił w grobie wroga, aż przesiąkł przez ziemię i wybuchł jak cuchnący przypływ. Przekleństwo pojawiło się na ustach niebieskiego króla, kiedy ten wciągnął go w pustkę zwaną wielkim przerażeniem jarz, ostatnim wrogiem człowieka. Bez miecza Lahaja, maczugi Lancelota, włóczni Hektora czy wiary Ogiera, pełna moc ponurego smutku została zesłana na złamane serce Apoliona, które roztrzaskało się o jego zniszczone królestwo. Gniew, przemówił. Gniew, gniew, gniew. Widziałem twarz Lamenelanta, choć tylko przez moment. I wiem o ognie z tej przepaści, w której kipi Winuwinex. Ale nie odważę się szukać jasz, plugawej ciemności. Ale oczy jasz nie dają uwolnienia w śmierci. Tylko kręte drogi udręki, które prowadzą do wydubującego oczy i ostrzącego kręgosłupy, skąd żaden człowiek nie powraca i żaden głos nie dobiega. Zamek ognia. Król karmazynowego nieba. Żniwiarz snów. Wszyscy uciekają przed oczami jasz, ostatniego krzyku bezimiennego ludu poza morzem. Ludzie krzyczą i zostają uciszeni. Słońce zaprasza porządek najbardziej fundamentalnej natury tego świata, a jasz go nie znosi. Gniew, gniew, gniew. Dodatek 4812-2. Pozyskanie obiektów SCP-4812.
SCP-4812-K był znany fundacji od 1964 roku, kiedy został pomylony z eksperymentalnym amerykańskim pojazdem powietrznym podczas przekraczania północnego ZSRR. Po nawiązaniu walki przez radzieckie myśliwce nad Morzem Czukowskim, SCP-4812-K szybko wzniósł się na wysokość stratosfery i zniknął całkowicie z pola widzenia. Wkrótce potem istota ponownie zaatakowała myśliwce z dużą prędkością, szybko je niszcząc. Od tamtej pory SCP-4812-K został zaobserwowany tylko w kilku przypadkach, zazwyczaj przylatując na tyle nisko, że można było go wizualnie dostrzec z powodu zniekształceń spowodowanych przez światło odbijające się od jego chitynowej zewnętrznej powierzchni. Warto zauważyć, że SCP-4812-K wydaje się podążać nieokreśloną ścieżką, często przechodząc przez miejsca przechowania zarówno SCP-4812-S, jak i SCP-4812-E, a także... Zobacz dodatek 4812-4. Powód tego jest nieznany. Aktualizacja. Informacje na temat powodu można znaleźć w dodatku 4812-4. SCP-4812-E odkryto wkrótce po przejęciu SCP-4812-1, kiedy zespół zabezpieczający fundacji, badający zestaw współrzędnych zapisany w trzecim tomie, odkrył anomalię termiczną pod jeziorem w pobliżu. Dalsze badanie tego miejsca zaburzyło strukturę gruntu i otwarło niewielką szczelinę pod jeziorem, która doprowadziła wodę do otworu. Wkrótce po tym w miejscu nastąpił znaczny spadek temperatury, gdy SCP-4812-E, który wcześniej był uwięziony w otworze termicznym pod jeziorem, wzniósł się na powierzchnię. Zespół odkrywców natychmiast ewakuował się z miejsca, a mobilna formacja operacyjna ARK-11 Light 'em Up została zaangażowana celem zaatakowania obiektu SCP-4812-E. Jednak ze względu na gwałtownie spadające temperatury i coraz bardziej niebezpieczne warunki atmosferyczne generowane na miejscu, mobilna formacja operacyjna ARK-11 została zmuszona do utrzymania odległości i użycia broni artyleryjskiej dalekiego zasięgu w celu utrudnienia postępu SCP-4812-E przemieszczającego się w kierunku najbliższego centrum populacji. Po kilku godzinach ostrzału ponad 8 km terenu SCP-4812-E został ostatecznie powstrzymany, gdy w pobliżu istoty doprowadzono do kontrolowanego wybuchu gazu, po którym nastąpił natychmiastowy zrzut stopionego żużlu na podmiot za pomocą zdalnego drona transportowego. Pokryty żużlem SCP-4812-E został przeniesiony do mobilnego pieca elektromagnetycznego i przetransportowany do termicznego skarbca Deepwell w ośrodku 80. SCP-4812-S został dołączony do notatek administratora fundacji Frederica Williamsa jako podejrzane miejsce i został co najmniej pobieżnie zrozumiany od czasu tworzenia grupy dochodzenia paranormalnego będącego prekursorem fundacji. Przed zaangażowaniem fundacji nie było wiadomo, że SCP-4812-S w ogóle był bytem. Zamiast tego wiele grup uważało, że sama jaskinia stanowi zagrożenie dla podróżnych, ponieważ nikt, kto do niej wszedł, nigdy nie dawał żadnych oznak życia. Dodatek 4812-3. Wrogie działania SCP-4812-K. W dniu 9 czerwca 2002 roku, 3 miesiące po odkryciu i zabezpieczeniu SCP-4812-E, zaobserwowano, że SCP-4812-K zboczył z przewidywanej ścieżki w kierunku obszaru na Morzu Północnym. Dywizja lotniskowców fundacji została skierowana na obszar, gdzie SCP-4812-K nawiązał kontakt ze statkiem transportowym Globalnej Koalicji Kultystycznej. Istota nie zwracała uwagi na broń konwencjonalną na pokładzie statku koalicji. Najwyraźniej próbowała zniszczyć zewnętrzną część statku. Warto zauważyć, że u SCP-4812-K nigdy wcześniej nie zaobserwowano tego typu niesprowokowanej wrogiej reakcji, szczególnie na tak małej wysokości. Dywizja fundacji natychmiast zaatakowała obiekt i po krótkiej potyczce odciągnęła go od statku transportowego. Dywizja fundacji zaoferowała pomoc jednostce koalicji, ale z pomocy zrezygnowano i statek kontynuował kurs na północ.
Zdjęcia satelitarne pokazały dokowanie statku we wcześniej nieujawnionym porcie w północnej Norwegii. Incydent ten korespondował z dwoma innymi wydarzeniami z udziałem SCP-4812-E i SCP-4812-S. W trakcie potyczki z SCP-4812-K, SCP-4812-E stawał się coraz bardziej aktywny w swojej przechowalni, w pewnym momencie wymagając aktywacji uprzednio niesprawdzonej technologii, aby jeszcze bardziej zwiększyć temperaturę w skarbcu Deepwell celem stabilizacji bytu. W tym czasie kilka wstrząsów było odczuwalnych w pobliżu miejsca przechowania SCP-4812-S, a sejsmografia tego obszaru ujawniła, że duża część systemu jaskiniowego zawaliła się. Późniejsza obserwacja miejsca wskazuje, że SCP-4812-S od tego czasu przesunął się w górę nie mniej niż 70 metrów. Dodatek 4812-4. Korespondencja na temat bezpieczeństwa. Notatka. Dostęp do niniejszego pliku wymaga poziomu upoważnienia 4-4812 z ograniczeniami. Odpowiednie zezwolenie jest wymagane, by otrzymać dostęp do pliku. Następująca bezpieczna transmisja została odebrana przez dowództwo wywiadu operacyjnego w strefie 88 po wydarzeniach opisanych w dodatku 4812-3. Wiadomość została otrzymana pod numerem identyfikacji dowódcy globalnej koalicji okultystycznej Danieli Met. Transmisja zastrzeżona. Nie rozpowszechniać. Główne dowództwo globalnej koalicji okultystycznej. Uwaga! Z decyzji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i globalnej koalicji okultystycznej zabrania się Państwu dalszego angażowania się w jakąkolwiek nadprzyrodzoną działalność obejmującą trzy konkretne jednostki paranormalne. GC-92201, kryptonim Mars. Masywna, uskrzydlona istota skorpioidalna z metaliczną powierzchnią zewnętrzną. GC-92202, kryptonim Pluton. Duży, podobny do człowieka obiekt, który dynamicznie zmienia całkowitą temperaturę środowiska bezpośrednio otaczającego go. GC-92203, kryptonim Eros. Mały, częściowo zmumifikowany, niejako podobny do człowieka przedmiot, będący obecnie w posiadaniu sił specjalnych globalnej koalicji okultystycznej Omni-045. Zespół badawczy SCP-4812 nie uważa, że jest to jeden z trzech podmiotów opisanych w SCP-4812-1. Na podstawie informacji odzyskanych przez naszych agentów istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka Pluton znajduje się w jednym z obiektów. Poinstruowano cię, abyś natychmiast dołożył wszelkich starań, aby zniszczyć tę istotę poza jej zdolności do samonaprawy lub regeneracji. Zgodnie z dyrektywą Sky King należy również przekazać wszelkie informacje dotyczące tego podmiotu i któregokolwiek z dwóch pozostałych obiektów opisanych powyżej. Przydzielony list dowódcy globalnej koalicji okultystycznej MET. Sądzę, że jesteście przynajmniej trochę świadomi okoliczności, które się z tym wiążą. Prawdopodobnie to wy uciekliście z majątkiem Conningtona, macie więc kawałki, których my nie mamy. Są też szanse, że pójdzie to w drugą stronę, ponieważ nikt nie przyszedł zapytać, co znaliśmy w skarbcu arcyksięcia. Sądzę, że to prawdopodobnie wy wykopaliście Plutona, a teraz macie go ukrytego w jakimś gorącym miejscu. To dobrze, ale jest więcej kroków, które musimy teraz podjąć. Chwalę was za to, że jak dotąd wyprzedzacie średnią. Z tego, co przeczytaliśmy, Pluton jest sukinsynem. Nie chciałbym być tym, który musi wymyślić, jak zmieścić go w pudełku. Oto wersja długa i krótka. Wielki latający gość, ten, którego nazywamy Mars, wszyscy wiemy, że Rosjanie jako pierwsi go znaleźli, gdy w latach 60. strącił te ptaszki z nieba. To, czego mieliście nie wiedzieć, to to, że udało im się zainstalować wokół niego nadajnik, komunikator, a my byliśmy w stanie obserwować, dokąd zmierza przez ostatnie kilka lat. Zauważyliśmy, że są trzy takie rzeczy, prawda? Nazwali je przekleństwami. Wy macie jeden. Teraz my mamy jeden, a Mars jest trzecim. Ale pisma, które odzyskaliśmy, mówią, że szuka czegoś innego. Szuka tego, kto powołał te rzeczy do istnienia. Teraz znalazł Plutona, kiedy wykopaliście go z ziemi, więc to jeden. Naszego Erosa znalazło, gdy przypadkowo odkryliśmy go kilka lat temu, więc są dwa. Jest i trzeci, a teraz szuka tylko szefa. Przez ostatnie miesiące obserwowaliśmy go i wydaje się,
że faworyzuje jakieś miejsce we Francji. Jeśli nie macie ludzi szukających pod każdym kamieniem, aby znaleźć tę rzecz, powinniście ich mieć. My to robimy. Nasze dane mówią, że to jakaś kobieta, gdzieś pod ziemią. Myśleliśmy, że na początku mógł to być Eros, ale to, co wykopaliśmy, jest zbyt małe, by być ludzką kobietą. Fizjologia też się nie zgadza. W każdym razie musimy upewnić się, że Mars nie znajdzie tego podmiotu sterującego. Sądzimy, że możemy go zranić, jeśli zabijemy Erosa, a wy możecie zrobić to samo, jeśli zabijecie Plutona. Uważamy, że wszystkie są ze sobą połączone. Przynajmniej tak sugeruje literatura. Eros naprawdę był i jest prawdziwą suką do zabicia, więc jeśli macie tam jakieś pomysły, jesteśmy gotowi posłuchać. Powinniście zrobić to samo ze swoimi. To dziwne, prawda? Mars schodzi w ten sposób, żeby dostać się do Erosa. Zastanawiam się, dlaczego nigdy nie było tak z Plutonem. I dlaczego wciąż krąży po polach we Francji? Dodatek 4812-5. Notatka zewnętrzna. Potwierdziliśmy to, czego się obawialiśmy. Oni tego nie wiedzą, ale ją znaleźli. Obecnie nasze zespoły zmierzają do strefy SCP-4812-S. Zrzucimy na nią 50 metrów ołowiu i betonu. Twoim zadaniem będzie znalezienie sposobu na zestrzelenie tej rzeczy z nieba. Brać się do pracy. Lament.